Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wyraził swoje zaniepokojenie tym, że rodzice chcą mieć wpływ na to, czego uczy się w szkole ich dziecko. Rzecznikowi nie podoba się, iż wielu z nich nie pozwala, by ich pociechy uczestniczyły w zajęciach edukacji seksualnej. Bodnarowi nie podoba się, że rodzice przynoszą do szkół oświadczenia, w których deklarują, że nie wyrażają zgody na to, by ich dziecko brało udział w zajęciach lub wydarzeniach, podczas których poruszane są zagadnienia edukacji seksualnej, antykoncepcji, profilaktyki, ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową. Dojrzewania i dorastania, równości, tolerancji, różnorodności, przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji, przeciwdziałania przemocy LGBT, homofobii, tożsamości płciowej i gender. Co więcej, rzecznikowi nie podoba się również, że na tych oświadczeniach rodzice zobowiązują szkołę do zawiadomienia odpowiednich instytucji państwowych, takich jak kurator oświaty czy minister edukacji narodowej. O przypadkach organizowania takich zajęć na terenie szkoły. Bodnar twierdzi, że tak skonstruowane oświadczenia pozwalają zwalniać uczniów nie tylko z zajęć nieobowiązkowych, ale także obowiązkowych. Podzielam pogląd o konieczności kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw tolerancji i szacunku dla godności drugiego człowieka, niezależnie od prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich potencjalnie odmiennymi w tym zakresie przekonaniami. Ocenił rzecznik. W ocenie Bodnara oświadczenia składane w szkołach przez rodziców, którzy nie życzą sobie, by ich dzieci były edukowane seksualnie, oraz by przekazywano im wiedzę odmienną od tej, jaką chcą przekazywać im sami rodzice, należy uznać za przekraczające granice uprawnień rodziców. Bodnar obawia się bowiem, że nieedukowane seksualnie dzieci nie będą poznawać takich zagadnień jak równość, tolerancja, różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu, przeciwdziałanie przemocy. A te właśnie zagadnienia stanowić mają podstawę. Programową. Rzecznik Praw Obywatelskich bezwzględnie dąży do tego, by ograniczyć wpływ rodziców na wychowanie w szkole. Dziecko bowiem powinno być wychowywane, przypomnijmy opinię Rzecznika, niezależnie od prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami.